Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was dzisiaj z Cyrli. To jest szczyt Rytro. Rytro, Stary Sącz, Nowy Sącz. Że tak powiem w skrócie. Kręcę kolejnego wideo Zad do łzy, czyli seria zdań, które ostatnim czasem zacząłem kręcić takie właśnie w formie vloga, w takiego wideo. Jest mi łatwiej, nie ukrywam. W takiej formie też jakiś widoczek macie z tyłu, tutaj macie właśnie schronisko w tle. Tutaj właśnie idę za chwilę coś zjeść, ale najpierw kilka słów do Was. Chciałbym zrobić właśnie dzisiaj czasownik sich kümmern um, czasownik reakcyjny. W takiej formie, w której robię to na przykład w marcu teraz, właśnie robię takie rajdy, rajd po spójnikach. Mówię oczywiście o live'ach dla średnio zaawansowanych. Live polega na tym, że omawiamy jakieś kilka czasowników i przechodzimy przez wszystkie spójniki i wszystkie konstrukcje zdaniowe. Czasy przeszłe, przypuszczenia. I zrobię to w skrócie teraz oczywiście, może nie wszystkie spójniki, bo to byłoby strasznie długo trwało, ale zrobię Wam w formie właśnie kilku zdań, może kilkunastu, z czasownikiem sich kümmern um. Troszczyć się o coś, dbać o coś. Sich kümmern um. To jest czasownik zwrotny, po pierwsze. Po drugie jest reakcyjny, czyli ma um. Po trzecie um się łączy z akusatywem. I nie chodzi o to, że w tym przypadku się łączy z akusatywem, ale um zawsze się łączy z akusatywem. Nie? Czyli jest to przyimek, który zawsze ma łączący się z akusatywem tylko i wyłącznie. Nie ma sytuacji, żeby było z datywem. Nie ma takiej opcji. I na przykład ja troszczę się o to. Ja troszczę się o to. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Ok? Ja troszczę się o moją babcię. Ich kümmere mich um meine Oma. Ich kümmere mich um meine Oma. On troszczy się o nasz ogród. Jakiś ogrodnik, jakiś sąsiad, który się na tym zna. Kümmert sich um unseren Garten. Kümmert sich um unseren Garten. On się troszczy o nasz ogród. A w czasie przeszłym, w perfekcie, on troszczył się o nasz ogród. Hat sich um unseren Garten gekümmert. Hat sich um unseren Garten gekümmert. Ona troszczyłaby się o nasze mieszkanie. Na przykład mówi żona do męża, bo załatwiła sąsiadkę, że będzie zajmować się mieszkaniem na czas ich nieobecności, na przykład z racji urlopu. Czyli nasza sąsiadka zatroszczyłaby się o nasze mieszkanie, mówi żona do męża. Jakby to powiedziała? Oczywiście musiałaby użyć Conditional Eins, czyli unser Nachbarin würde sich um unsere Wohnung kümmern. Jeszcze raz. Unser Nachbarin würde sich um unsere Wohnung kümmern. Zatroszczyłaby się. Czyli jest taka możliwość, pytanie, czy wybierzemy, nie? Ten wariant. To był Conditional Eins. Natomiast jeszcze jest przypuszczenie konjunktyw plusquamperfekt. To jest przypuszczenie, które wyrażamy wtedy, gdy omawiamy sytuację, która już miała miejsce. Nie? Czyli jest taka sytuacja, słuchajcie, bo to jest bardzo, bardzo ważne, że konjunktyw plusquamperfekt pojawia się tylko i wyłącznie w bardzo konkretnych okolicznościach. Na przykład jest małżeństwo, wyjeżdża na wakacje i chce, żeby się ktoś zatroszczył o ich mieszkanie. I nie mogli nikogo znaleźć, albo nie wszystkich wypytywali. I w końcu ktoś tam się ich o mieszkaniu opiekował, ale nie do końca chcieli tą osobę, ale nie było innego wyjścia, nie? I po ich powrocie z wakacji, nie? Kiedy okazało się, że tam z tym mieszkaniem coś tam się niemiłego stało, że tam było widać, że ktoś chodzi po ich mieszkaniu, czyli ta osoba, która się opiekowała tym mieszkaniem, nadużyła ich zaufania. I nagle się dowiadują, rozmawiając z sąsiadką i żona mówi do męża, słuchaj, bo rozmawiając z sąsiadką, ich habe mit unserer Nachbarin geredet. Ona zatroszczyłaby się o nasze mieszkanie. Tylko teraz ta sytuacja, gdy oni już wrócili po urlopie, to już jest, wiecie, musztarda po obiedzie. Nie? To już jest za późno. I ten kontekst tej sytuacji, tego przypuszczenia, że ona zatroszczyłaby się, to znaczy, że to, że jest po niemiecku myśląc, w niemieckiej gramatyce, to jest nierealne. I byłoby to zdanie brzmiało tak. Unser Nachbarin hätte sich um unsere Wohnung gekümmert.
Hätte sich um unsere Wohnung. Ale to jest życzenie nierealne. Dlaczego? Ponieważ mówi o rzeczy już niemożliwej. W sensie my już wróciliśmy z urlopu, już nie potrzebujemy tej opieki. Na dzisiaj, na teraz to przypuszczenie jest nierealne. Dlatego jest koniunktyw pluskwamperfekt. Nie? Rozumiecie sytuację? To jest trudne do przedstawienia ten temat, ponieważ każde zdanie, które ja wprowadzam uczniom, właśnie w tym temacie koniunktywu pluskwamperfekt, muszę zbudować sytuację, jakby jak troszeczkę taki scenariusz, fabułę. Czyli unser Nachbarin hätte sich um unsere Wohnung gekümmert. Zatroszczyłaby się była, ale nie zatroszczyła, bo jej nie rozmawialiśmy z nią, albo nie było jej w domu, albo nie złożyliśmy jej tej propozycji. I teraz gdybamy, rozważamy, co by było gdyby. Jest koniunktyw, nie? Jest bardzo ważne. To tyle. Tyle. Tutaj oczywiście macie jeszcze w opisie macie kilka zdań, które pasowałoby, żeby gdzieś tam dołożyć, przetłumaczyć. Pamiętajcie, że te wideo za dołze to cały czas jest, a zachęta do Was, żebyście pisali te zdania. Ja tu w opisie mam te zdania po polsku i pod spodem mam od razu wersję niemiecką, żebyście już nie musieli szukać, czekać na moje odpowiedzi. Macie je w jednej formie. Dobra. Idę na jakąś herbatkę, jakiś rosołek albo coś. Trzymajcie się cieplutko i powodzenia. Trzymajcie się, hej.